Część druga filmu ze 100 poradami dla początkujących w Sons of the Forest. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części, to link znajdziecie w opisie. A jak porady się przydadzą, to pamiętajcie zostawić kciuka w górę i subskrybujcie po więcej. Kelvin nie działa najlepiej, jeżeli chodzi o zbieranie bali, bo zamiast ścinać najbliższe drzewo, to potrafi pójść kilometr dalej i tam zacząć pracować. Jeżeli chcecie, żeby Kelvin był pomocny w budowaniu, to zaprowadźcie go do drzew i poproście, żeby oczyścił teren w promieniu 20 metrów. Wy w tym czasie możecie wysyłać ścięte kłody za pomocą postawionej tyrolki. A jak Kelvin skończy oczyszczać teren z drzew, wtedy zaprowadźcie go pod tyrolkę i poproście, żeby przyniósł tutaj wszystkie ścięte kłody. Jak już jesteśmy przy Kelvinie, to gdy wyruszacie na wyprawę, dajcie Kelvinowi rozkaz, żeby został tutaj. Dzięki temu nie będzie podążał za wami po wyspie, w ten sposób na pewno wam nie umrze, ani się nie zgubi i nie będzie trzeba go potem szukać. Jedyny minus jest taki, że jak zrestartujecie grę, to Kelvin zapomni wszystkich rozkazów i przyjdzie do was na drugi koniec mapy. Kanibale z jednego plemienia zazwyczaj używają tego samego rodzaju zbroi, czyli jeżeli będzie tu pancerz z mutanta lub z kości, możecie spodziewać się po nich otwartej walki. Pancerz kamuflujący natomiast oznacza, że wolą polować, chowając się w krzakach i wyskakując w niespodziewanym momencie. Zupełnie tak, jak robią to brudne kanibale. Dlatego jak spotkacie jednego takiego kanibala w środku lasu, uważajcie, bo w pobliżu mogą chować się następni. Virginia powinna oswoić się około 10 dnia, wtedy warto dać jej pistolet, a nawet shotguna. Na początku będzie się jeszcze bała, ale z czasem nauczy się lepiej i częściej strzelać. Do tego ma nieskończoną amunicję, więc warto to wykorzystywać. Podczas lotu lotnią nie możecie wyciągnąć GPS-a, ale jeżeli wyjmiecie go przed odlotem, to po wystartowaniu dalej będziecie mogli z niego korzystać. W drukarce 3D możecie wydrukować siatkę techniczną, która służy do stworzenia najpotężniejszej zbroi w grze. Jeżeli rozpędzicie się za bardzo sankami i chcecie już z nich zejść, to możecie to zrobić klikając prawy przycisk myszy. Jeżeli brakuje wam jedzenia, to poproście Kelvina, żeby złowił ryby. Radzi sobie z tym bardzo dobrze i szybko ogarnie spory zapas żarcia. A swoją drogą, gdy smażycie jedzenie, to zmienia ono swój kolor. Im lepiej usmażone mięso zjecie, tym lepiej uzupełni wasz żołądek. Tylko uważajcie, żeby się nie spaliło, bo wtedy nie zjecie nic. Część osób może tego nie wiedzieć, bo nie jest to takie oczywiste, gdy zaczynacie grę, ale w shotgunie lub łuku możecie zmienić amunicję na inną, wystarczy, że popatrzycie się w dół i klikniecie R. Do łuku najlepiej sprawdzą się strzały z włókna węglowego, a do shotguna amunicja śrutowa, więc radzę ją oszczędzać na czarną godzinę. Na wiele prawie że pionowych ścian możecie bez problemu wejść, po prostu na nie wskakując. Chociaż niektórzy gracze znaleźli w plikach gry ukryte przedmioty, takie jak na przykład czekan, umożliwiający wspinaczkę, który być może zostanie dodany w następnej aktualizacji. Jeżeli chcecie szybciej oswoić Virginię, to wybudujcie stałe schronienie. Po pewnym czasie powinna do was przyjść, wtedy schowajcie broń i odsuńcie się, żeby mogła rozejrzeć się po okolicy. A jak przyjdą kanibale, to ją obrońcie i do 10 dnia powinniście spokojnie ją oswoić. Rekin umiera na jeden strzał z pistoletu w głowę. Za pomocą krucyfiksa możecie odstraszać i podpalać kosmitów, z którymi będziecie walczyli na końcu gry. Zwykłe kanibale najłatwiej odstraszyć za pomocą odciętej głowy, ale jeżeli widziały już jak działa pistolet, a będziecie trzymać ich na muszce, to będą się wahały przed zaatakowaniem gracza. Tak samo jeżeli postrzelicie ich w kolano lub porazicie paralizatorem, to będą was się bardziej bali. Jeżeli będziecie się oddalać, to jest większa szansa, że wam wtedy odpuszczą. Niektórzy mogą przed wami nawet zacząć uciekać, ale zazwyczaj po jakimś czasie i tak wrócą. Nie wiem, do czego wam się przyda ta wiedza, ale jeżeli chcecie, to możecie połączyć dwie plandeki i stworzyć jeden większy namiot. Nie martwcie się bateriami w latarce, jeżeli macie zapasowe w ekwipunku, bo automatycznie wam się wymienią. Na wyspie znajdziecie owoce guarany, które rosną na krzakach,
Odnawiają one waszą maksymalną energię, uzupełniają sporo głodu i zmniejszają potrzebę snu. Są to najlepsze owoce, które możecie znaleźć, warto nazbierać ich po sam korek, przypisać pod klawisz i podjadać w trakcie podróży lub kryzysu żywnościowego. Na lotni możecie latać w górę, wystarczy, że nabierzecie prędkości spadając w dół, a potem skręcicie do góry i przez kilka sekund będziecie lecieć wyżej. Jeżeli macie już pistolet linowy, to możecie strzelać nim w ptaki, zabijecie je dopiero po kilku uderzeniach, a za każdym strzałem będą wylatywały z nich pióra, których możecie w ten sposób nafarmić bardzo dużo. A propos ptaków, jeżeli utniecie głowę kanibala, to czasami można zaobserwować, jak ptak podlatuje i ją zabiera. W ekwipunku możecie przypisać przedmioty do paska szybkiego wyboru, wystarczy, że na nie nakierujecie i wybierzecie klawisz od 1 do 0. A i jak wejdziecie do ekwipunku podczas walki, to przeciwnicy nie będą was atakować. W tym miejscu, które teraz widzicie na mapie, znajduje się mała wysepka, która jest otoczona wodą. Jest to bardzo dobre i bezpieczne miejsce na zbudowanie bazy, także polecam i wyczekujcie na osobny film z najlepszymi miejscami na bazę. A jeżeli macie lagi w grze, szczególnie czujecie mocne spadki, gdy zbliżacie się do oceanu, to polecam zmniejszyć jakość wody w ustawieniach, która może sporo zmienić, szczególnie na słabszych komputerach. Jak walczycie z aborszynami, to istnieje łatwy sposób na pokonanie ich, wystarczy zbejtować ich do skoku, po czym kilka sekund nie będą mogły skoczyć ponownie i możecie je łatwo wykończyć. Gdy jedziesz tyrolką, to często może być tak, że po wylądowaniu przestawiacie kawałek i spadasz ze skały. Dlatego jak jeździcie tyrolką, to nie klikajcie nic na klawiaturze i w 90% przypadków zatrzymacie się dokładnie pod tyrolką. Jeżeli obok was znajduje się radio z muzyką, to możecie poprosić Kelvina, żeby je dla was nosił. A jeżeli włączycie muzykę przy Virginii, to ta zacznie do niej tańczyć. Jeżeli spotkacie kobietę kanibal zazwyczaj gdzieś przy rzece, to nie musicie ich zabijać, bo totalnie nie potrafią walczyć i będą wolały przed wami uciekać. Kłodami możecie nie tylko rzucać w przeciwników, ale jeżeli chcecie wyciąć krzaki z okolicy, to kłody załatwią to bardzo szybko. Jeżeli podróżujecie po zimowym terenie, to albo przygotujcie ciepłe ubranie, albo wyjmijcie pochodnie, bo w przeciwnym razie zamarzniecie i przez brak energii będziecie szybciej się męczyć. Jeżeli walczycie z mutantami, to dobrze jest wykorzystywać przeszkody, jak na przykład stoły w bunkrze i biegać dookoła, atakując je z broni dystansowych. Takie obiekty spowalniają mutanty, a czasami mogą je zablokować na dłuższą chwilę. Uderzając siekierą w postawiony patyk, tworzycie kolce, które będą zadawać obrażenia każdemu, kto ich dotknie. Pamiętajcie tylko, żeby wzmocnić je dodatkowo kamieniami i budujcie kolce pojedynczo, bo z doświadczenia wiem, że tak jest prościej. Jeżeli zbejtujesz kanibale, żeby weszły do wody lub same tam wpadną, to zaczną się topić, a po chwili się uduszą. O ile granaty dzięki szybkim wybuchom lepiej sprawdzają się w jaskiniach, o tyle dużo wolniejsze bomby lepiej zużyć na ścięcie kilku lub nawet kilkunastu drzew naraz. Mołotow to bardzo dobra broń w lesie, ponieważ krzaki podsycają płomienie, a do tego ogień rozprzestrzenia się na pobliskie rośliny. Jeżeli Kelvin lub Virginia wam umrą, to możecie przyzwać ich z powrotem w plikach gry. Jest masa poradników o tym, ale jak chcecie, żebym też dla was taki nagrał, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli zbudujecie magazyny na kłody pod tyrolką, to po wysłaniu nią bali, duża część z nich wpadnie do pojemników. Jeżeli eksportujecie kłody za pomocą rzeki, to zabudujcie ją w miejscu, w którym chcecie, żeby zatrzymywały się kłody. Jeżeli zbudujecie zastrzały na rogach ścian, to maksymalna długość sufitu bez filarów będzie wynosiła 5 kłód. Pancerz z jelenia różni się od tego z pierwszej części gry, tym razem kraftujemy go aby z dwóch skór, ale za to dostajemy tylko jedną część pancerza. A żeby zdobyć cały komplet potrzebujecie aż 10 części, a do tego możecie je stracić, bo w odróżnieniu do pierwszego Deforesta ten pancerz ochrania was przed obrażeniami. Możecie w bardzo tani sposób wybudować kładkę, wystarczy, że powiesicie dwie liny między budowlami i za pomocą półówek drewna dodacie do nich schodki.
Możecie stworzyć bardzo fajne ogrodzenie, na przykład do swojego tarasu. Wystarczy, że postawicie połówki kłód dookoła i połączycie je ze sobą belkami. Możecie tanim kosztem stworzyć fajną farmę ptaków, która będzie wam dostarczała jedzenie i pióra do strzał. Wystarczy, że postawicie jedną kłodę i doczepicie dookoła karmniki, a ptaki same zaczną do was zlatywać. Jeżeli nie będziecie atakować kanibali na wyspie, to te też nie będą wobec was agresywne, jeżeli nie zbliżycie się zbyt blisko. Dotyczy to wyłącznie kanibali, którzy mieszkają na wyspie, bo i tak będą atakowały was fale kanibali, bez których nie byłoby zabawy. Jeżeli mieszkacie w tak odległym miejscu jak ja, to do szybkiego przemieszczania się polecam wam zbudować system tyrolek. W ten sposób mogę szybko dojeżdżać do niewielu pobliskich miejsc z lutem, a nawet wjechać na sam szczyt lodowej góry, skąd mam już blisko wszędzie. Na wyspie jest kilka lokalizacji z lotniami, a jedno z nich znajduje się pomiędzy zimowymi jaskiniami. Warto poświęcić chwilę czasu, żeby po nią przyjść na początku gry, za to oszczędzicie go sporo podczas następnych wypraw. W ostatniej aktualizacji dodali wieże obserwacyjne w niektórych wioskach kanibali, które możecie wykorzystać podczas atakowania ich obozu. Poza używaniem kolców do obrony bazy, możecie je również luźno stawiać w przejściach, z których często atakują was kanibale. W ten sposób znacznie ułatwicie przyjęcie ataku. Jeżeli założycie złotą maskę wśród zwykłych kanibali, to te zaczną się do was modlić, zupełnie jakbyście pomalowali się farbą w pierwszym deforeście. Jeżeli film się podobał, to zapraszam was do obejrzenia kolejnego, a jak porady się przydały, to polubcie film i subskrybujcie po więcej dobrych materiałów.